Cześć, tu Zratul z tej strony. Zapraszam do kolejnego programu PS3 Side TV. W dzisiejszym programie 3.Game Heroes. Pierwsze wrażenia, bo to moje pierwsze wrażenia z grą. Odpaliłem New Game i oto co zobaczyłem na ekranie. Jest to bardzo sympatyczna gra od Atlusa. Atlus stał za takimi sympatycznymi grami jak Demon's Souls, jedna z najgłośniejszych gier ekskluzywnych dla konsoli PlayStation 3. Gra dedykowana graczom hardkorowym, bardzo trudna. Bardzo mi się podobała też, jeszcze jej nawet nie skończyłem, muszę do niej wrócić. Atlus oczywiście stał jeszcze za Personą, Shin Megami Tensei, paroma innymi seriami, m.in. Trauma Center. Ale nie będziemy o nich rozmawiać, będziemy rozmawiać na temat 3.Game Heroes. Właśnie na ekranie widzieliście, ile miałem możliwości do wyboru bohaterów różnych. Wybrałem gejszę, był jakiś czerwony smog, były jakieś inne panopki, tak więc jest bardzo sympatycznie, dodatkowo gra pozwala nam stworzyć własnego. Tak więc ja muszę się przyznać, że wziąłem pierwszego chłopczyka i przemalowałem go na zielono i zrobiłem z niego Master Chiefa, tak więc grałem Master Chiefem później w grę. Ale tutaj pierwsze wrażenia i właśnie sympatyczne, że deweloper zadbał o to, by nam wypuścić parę przygotowanych template, czy parę bohaterów już gotowych. Co rzucimy grę na nowo, co zrobimy loading, to możemy tego bohatera zmienić, tak więc jeżeli nam się jeden znudzi, to możemy sobie wziąć kurczaka na przykład, tak więc jest bardzo sympatycznie. Gra nie ma jako tako fabuły, oczywiście tam wszystko się wiąże z jakimiś oczywiście kryształami, ale to jest tylko tło, tam chodzi głównie o to, żeby w tej grze był jakiś humor, by było zabawnie, na przykład cała sytuacja, w której miasteczko było jednym, w tym, w którym żyjemy, to królestwo, było jedno z było najbardziej rozwiniętych królestw w tym wszechświecie, czy świecie, uniwersum, ale niestety wszyscy je opóźnili, a przyczyną było to, że nikt nie grał już i nie jest zainteresowany 2D, no więc król postanowił zrobić upgrade do 3D i oto takie efekty, właśnie widzimy, wszystko jest w trójwymiarze, bardzo sympatycznie się to prezentuje, nawet ta woda tak naprawdę jest trójwymiarowa, tylko dodali jakieś efekty świetlne i przez to prezentuje się tak kapitalnie. To taki mały wstęp, mam taki dupny miecz, oczywiście nie będziemy mieć przez całą grę takiego miecza, musimy się takiego dorobić. To nie jakiś organ, który jak urośnie taki jest, tylko miecze możemy zmieniać, tak więc jest bardzo sympatycznie i możemy teraz akurat robić dużą rozpierduchę, że tak to się wyrażę. I zabijamy wszystkie tam zajączki, które biegają, zbieramy jakieś jabłuszka, nawet widzicie nie ma na ekranie ani jednego wskaźnika zdrowia, tak więc tu generalnie chodzi o to, żeby zaznajomić się z klawiszami. Wprawdzie też brakuje jakiegokolwiek tutoriala, trzeba na pałę wiedzieć, że X oznacza atak mieczem i możemy jeszcze gałką robić taki zamach, tak więc on kręci się w jedną czy w drugą stronę. Takie wprowadzenie ogólnie, wyobrażamy sobie tak naprawdę nasz sen, zobaczycie zaraz to zresztą na ekranie, że jesteśmy jakimś super bohaterem. Później w grze okaże się, że naprawdę jesteśmy super bohaterem. Ja grę kupiłem z dwóch powodów. Po pierwsze, cena jej to tylko $40, tak więc $20 tańsza od zwykłej standardowej gry retail, to bardzo zachęcało. A dwa, że byłem zauroczony tym designem. Takich gier na co dzień się nie robi. Trzecie, można powiedzieć opcję, że Atlus nie zawodzi, jeżeli chodzi o gry, bo w szczególności może w przypadku Xboxa 360 zawodzi, ale nie w przypadku PS3, gdzie Demon's Souls naprawdę bardzo sympatycznie mnie zaskoczył. Może nie są to gry jakieś z pierwszej półki pod kątem grafiki, ale pod kątem gameplayu na pewno są oryginalne i wyszukane. I 3.Game Heroes na taki się zapowiadał i przyznam, że nie rozczarowałem się ani trochę. Teraz już idę właśnie swym wybranym bohaterem. Zobaczcie, jak te jej ręce wleką się po podłodze, bardzo sympatycznie to wygląda, ogólnie też te efekty świetne na podłodze. Tutaj rozmowa z królem. Nasz król będzie chciał nam jakiegoś oczywiście questa dać, czyli musimy to, co nam się śniło przed chwilą, tak naprawdę musimy iść wykonać, czyli musimy mieć potem miecz. Ale jako, że gejsze są uparte i Zaratul również, to ja pójdę sobie w zupełnie inną stronę i pokażę wam inny świat. Właśnie udało mi się dostać miecz, dostanę jeszcze teraz tarczę i ogólnie jestem przygotowany na wyprawę swojego życia. Tak więc wychodzimy może już z tego zamku. Nie, jeszcze parę słówek od księdza prowadzącego. No i teraz schodkami w dół. Grę można zainstalować, to jest ważna opcja, tak więc skrócić te króciutkie tak naprawdę loadingi można jeszcze bardziej, to się na pewno cieszy. Mamy mapę świata, tylko mapa nie pokazuje nam jak dojść do celu, mapa pokazuje nam tylko cel. Później będzie można się podobno warpować, jeszcze tak daleko nie zaszedłem z tą grą, ale generalnie to wystarczy, żeby widzieć cel, to wiemy, czy mamy iść na północ, południe, wschód czy zachód, bo to
według tych czterech stron świata, teraz właśnie na mapie widzicie, że ja mam iść tam w stronę miecza. Ja oczywiście to zignorowałem, bo ja jestem takim ignorantem i wejdę sobie tutaj do jakiegoś dungeona. Parę takich jeszcze jest, więc nie jest to taki prosty, otwarty świat. Tutaj ogólnie odnawia mi się życie, ale nie ma co mi się odnawiać, bo jestem pełny. Widzicie, jakiego mam teraz małego miecza. Mój miecz musi dopiero urosnąć i muszę zasłużyć sobie na lepsze oręże. Gra mi się bardzo podoba. Muzycznie wprawdzie mnie irytuje, bo to jest taka pikselowa. O, właśnie teraz widzicie, że praktycznie nie zadaje obrażeń tym królikom. Muszę je ciachnąć 2-3 razy i to pierwszy trofi. Tak więc dwa trofi chyba wpadły bez problemu. Trzeba się tylko obronić, trzeba zaatakować. Graficznie naprawdę moim zdaniem fenomen, nie ma takich gier na co dzień, nie jest to jakaś pierwsza klasa czy coś, co by wskazywało czy pokazywało moc PlayStation 3 czy nie wiem Xboxa, chociaż gra się na Xboxie nie ukazała, ale właśnie ten design jest bardzo sympatyczny i ta oryginalność, to jest to, dlaczego warto się z tą grą zapoznać. Jakieś zielska wyrwiemy, one za bardzo zielsk nie przypominają, ale w związku z tym, że wszystko oparte jest na tych docach, czyli kropeczkach, to właśnie tak to jest. No i teraz pajączki skaczą, to jakieś większe wyzwania. Pajączka się niestety nie da wrzucić do wody, tak więc woda jest tylko dla dekoracji. Nasza gejsza nie potrafi niestety pływać. I ciśniemy już dalej, ciśniemy na wschód, do Polski idziemy, wyruszamy na wschód do Polski. I ja bym może w sumie zostawił was tam na sam już tą grą, bo myślę, że pokazałem i przynajmniej powiedziałem wszystko, co mogłem powiedzieć jako pierwsze wrażenia. Czekajcie na recenzję. Na pewno będzie warto ją przeczytać i myślę, że kupicie grę, bo na pewno będzie warto. Wprawdzie trzeba ją importować ze Stanów, bo nie została bodajże wydana w Europie. Szkoda, szkoda. No ale w dzisiejszych czasach co to za problem. Tak więc ja bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z recenzją 3 Dot Games Heroes. Ona będzie niebawem, jak w końcu uda mi się grę skończyć. A do tego czasu małe tutaj pierwsze wrażenia. Zapraszam do komentowania i dziękuję. Thank you.